Cześć, jestem Kalia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz stężenie molowe 10% roztworu chlorku potasu o gęstości 1,08 g na cm3. Czyli mamy doliczyć się stężenia molowego. Zatem te 10% to jest stężenie procentowe. Mamy tutaj również gęstość. Zapiszmy sobie wzór na stężenie molowe tam, gdzie mamy stężenie procentowe oraz gęstość, bo te dane właśnie tutaj mamy. I tutaj we wzorze mamy jeszcze masę molową, której nie mamy, będziemy musieli sobie ją policzyć. I dla przypomnienia, że stężenie molowe to jest mol na decymetr sześcienny. Czyli my tutaj musimy to zamienić na decymetry i wymnażamy to razy tysiąc. I teraz jest spoko. Wracamy do masy molowej. My tutaj mamy roztwór chlorku potasu. Potas leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, czyli ma stałą wartościowość wynoszącą 1. Chlor w chlorkach ma wartościowość 1, ponieważ pochodzi z kwasu chlorowodorowego HCl. Zatem tutaj mamy dla przypomnienia chlor zaokrąglamy do połówki, czyli to będzie 35,5, łącznie 74,5 grama na mol. Mamy wszystko, możemy podstawiać. Ok, procenty nam się skracają. Gramy z gramami. Tutaj 0, tu 0, czyli dzielimy, zaokrąglamy i otrzymujemy 1,5 mola na decymetr sześcienny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie suba i no i już.